Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Sportowego. Tematem dzisiejszym, takim bezpośrednim, jest książka Eugena Rocha Smoły z 2010. Wydawca postarał się, żeby te książki były dzisiaj. Także jeżeli Państwo będą mieli ochotę, to można je pamiętać dzisiaj tu po mojej lewej stronie kupić. Ale przede wszystkim chciałem przywitać naszych gości. Będę ich witał alfabetycznie. Doktor Mirosław Boruta, towarzysz imienia Lecha Kaczyńskiego, pan Marek Michno, przewodniczący Krakowskiego Klubu Zawodowego Polskiej imienia Janusza Kortyki i pan Andrzej Josowski, przedstawiciel akademickiego. Zacznijmy od pokazu. Ten pokaz potrwał około 20 minut. Później będziemy rozmawiać nie tylko o samej katastrofie, bo w krakowskim klubie już rozmawialiśmy na ten temat. No, praktycznie przynajmniej raz w roku rozmawiamy o katastrofie smoleńskiej. Ale tak jak wspomniałem, inspiracją jest ta książka. Ta książka jest tak naprawdę nie tylko historią katastrofy, ale także historią pewnej manipulacji i wiedzą o tej katastrofie. Myślę, że ta projekcja nam też pomoże. Chciałem tylko dodać, że pan Andrzej Josowski był na wszystkich konferencjach smoleńskich, także myślę, że będzie na ten temat mówił. Ja zadam parę prowokacyjnych pytań, ale to później. To może zacznijmy od projekcji. Panie Andrzeju, tam ktoś tam puści, tak? Proszę o ciszę, ponieważ nie wiem, czy jest świetny głos rozmawiający, który stawiał przed budynek. Film, który Państwo przed chwilą, ale czy symulację, w gruncie rzeczy komputerową, obejrzeli Państwo dzięki Andrzejowi Jasowskiemu. Ja tylko taką uwagę, nie będę się do Was zwracał, będę się zwracał po imieniu, bo nie będziemy się chyba wygłupiać, znamy się od wielu lat. Chciałbym, żebyś Andrzej powiedział troszkę o pracach nie tylko zespołu parlamentarnemu, ale także o konferencjach smoleńskich i o tym, jaki jest stan wiedzy na temat, no tak jak Państwo zobaczyli, największej katastrofy, która się zdarzyła na terenie Polski, której zginęła elita polskich, no elita zginęła po prostu, nie tylko polityków, ale także ludzi związanych ze zbrodnią katyńską. Może zacznijmy od tego. Proszę Państwa, dobrze. Proszę Państwa, skutki katastrofy, skutki tego, co się stało w Smoleńsku, były tak dramatyczne, jak wiemy, ale też całkowicie nie pokrywały się z przekazem medialnym, który wszyscy żeśmy słyszeli. Otóż proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić taką okoliczność. Otóż po torach jedzie bardzo szybka lokomotywa o masie o 85 ton, czyli w przybliżeniu tyle, co jaką masę miał Tupolew, jedzie z prędkością 270 km na godzinę, czyli są to prędkości takie, które Endolino. I następuje zderzenie tej lokomotywy na przykład z wałem ziemnym. Mniej więcej o takiej samej konsekwencji jak grunt, na który spadł Tupolew.
i proszę sobie wyobrazić, uderza z olbrzymią energią, taką, że wskutek uderzenia rozpada się na około 60 tysięcy kawałków i proszę Państwa, giną wszyscy i proszę Państwa, w wale, w którym uderza lokomotywa, nie ma śladu po uderzeniu. To jest niemożliwe. I to był, proszę Państwa, chyba podstawowy argument, dla którego zespół naukowców w znakomitej części z Krakowa, tutaj trzeba wymienić pana profesora Jacka Rondę, tutaj trzeba wymienić pana profesora Kazimierza Flagę, dwukrotnego rektora Politechniki Krakowskiej, tutaj trzeba wymienić pana profesora Janusza Kaweckiego, którego znamy, i bardzo wielu innych, i którzy postanowili zastanowić się nad tą rozbieżnością. Mianowicie pomiędzy przekazem, który mówił, że samolot się rozbił wskutek uderzenia o ziemię, a tym, co sami widzą. Nie było śladu uderzenia o ziemię. I nieprawdopodobna ilość kawałków tego samolotu rozrzucona, jak Państwo słyszeli na filmie, w odległości 30 metrów od 300 metrów od osi trajektorii. W sytuacji, kiedy, proszę Państwa, kiedy Tupolew w tym czasie już leciał na wysokości kilku do kilkunastu metrów nad poziomem gruntu. Co wtedy panowie profesorowie zrobili? Wysłali, proszę Państwa, około 40 listów do wszystkich instytutów, wydziałów, które w swojej nazwie miały nazwę mechaniczną, ponieważ chcieli rozstrzygnąć mechaniczne aspekty katastrofy w Smoleńsku. Napisali 400 listów do Polskiej Akademii Nauk, do Politechnik, do różnych instytutów badawczych. Proszę Państwa, dostali wtedy dwie odpowiedzi. Jedną odpowiedź nadesłała Politechnika Szczecińska, która napisała, i Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, który napisał, że niestety nie zna się na katastrofach lotniczych i na mechanice. A z drugiej strony odpowiedział WAK, czyli Wojskowa Akademia Techniczna, która stwierdziła, że owszem, zajmie się, no ale tylko wtedy, jeżeli te badania będą przez kogoś finansowane. Jak wiadomo, nie było chętnego, kto by chciał te badania finansować. Co wtedy, proszę Państwa, co wtedy koledzy profesorowie uczynili? Otóż postanowili zorganizować konferencję prywatną. I w związku z tym powołali komitet organizacyjny, powołali komitet naukowy, jak również powołali komitet tak zwany inspirujący i wspierający i inspirujący. I proszę Państwa, warunkiem przynależności do tych komitetów była habilitacja. Dlaczego habilitacja? Dlatego, że pracownicy naukowi dopiero po habilitacji mogą się czuć w miarę pewni. Wiemy, że to nie do końca jest prawda, ale już pewien poziom, pewna pozycja naukowa już pewne gwarancje daje. Wtedy, proszę Państwa, zorganizowali pierwszą konferencję 22 października 2010 roku. 2012 roku, przepraszam, na której miano się zastanowić w ogóle nad sposobami badania przyczyny katastrofy. Oczywiście te
dyskutowano na ten temat, natomiast tam już pojawiły się bardzo konkretne badania, które zadały kłam oficjalnemu raportowi Machu i raportowi Millera. Proszę Państwa, kto finansował wszystkie cztery konferencje? Otóż finansowali uczestnicy konferencji. Między innymi ja również. To polegało na tym, że wpłacało się określoną kwotę, w tym przypadku 500 zł i jechało się na konferencję do Warszawy. Za te pieniądze komitet organizacyjny wynajmował salę, zresztą znakomitą salę wynajął w Warszawie, zapewniał ochronę, zapewniał druk materiałów i funkcjonowanie konferencji smoleńskiej. Odbyły się cztery konferencje, jak wiemy, i w zasadzie, jak tak patrzę na film, to gdzieś około 80% tego filmu zostało opartych o wyniki badań właśnie kolegów, którzy pracowali dla konferencji smoleńskiej. Właściwie takim ostatnim akordem było rozwiązanie tak zwanego zagadnienia odwrotnego. Zagadnienie odwrotne, można powiedzieć, zagadnienie proste polega na tym, że gdybyśmy znali przyczynę katastrofy, znamy przyczynę katastrofy, samolot się rozpada, wtedy znając przyczynę, możemy wysymulować skutki tej przyczyny na Ziemi. Zagadnienie odwrotne polega na tym, że znając skutki na Ziemi, staramy się odtworzyć najbardziej prawdopodobną przyczynę. To zagadnienie rozwiązał Tuńczyk, którego nazwisko Państwo znakomicie znają, mianowicie dr Glenn Jorgensen, po polsku Jorgensen, Tuńczycy to jakoś mówią Jorgensen, który matematycznie rozwiązał wszystkie elementy, które składały się na to, co się działo w powietrzu. I proszę Państwa, i teraz komentarz do tego filmu, może bardziej szczegółowy. Otóż mianowicie, dlaczego widzieliśmy na filmie trzy wybuchy? Może ich nawet było więcej. Widzieliśmy na filmie trzy wybuchy. Pierwszy wybuch odciął ostatni kawałek skrzydła. Drugi wybuch odciął całe skrzydło. Trzeci wybuch spowodował, że cały samolot się rozleciał. Być może tam jeszcze jakieś wybuchy po drodze były, ale my tego do końca jeszcze nie wiemy. Dlaczego urwano najpierw ostatni kawałek skrzydła? Dlaczego urwano ciąg dalszy skrzydła? I dlaczego dopiero na samym końcu nastąpiła eksplozja w salonce prezydenta? Bo ładunek był umieszczony w salonce prezydenta. Dlaczego tak się stało? Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że postanowiono najpierw samolot pozbawić możliwości sterowania, potem samolot skierować na inną trajektorię, bezpieczną dla mieszkańców Smoleńska, bezpieczną dla lotniska i dopiero gdy samolot znalazł się właśnie nad tym obszarem, dopiero postanowiono zniszczyć ten samolot do końca. Czyli najpierw obezwładnić, a potem zniszczyć. Teraz, proszę Państwa, w Tupolewie cały system sterowania Tupolewem znajduje się w skrzydłach. W związku z tym, jeżeli, jak to Glenn Jorgensen znalazł, został odstrzelony najbardziej zewnętrzny kawałek skrzydła właśnie po to, żeby oderwać tak zwane płetwy, które
powodują, że samolot albo będzie odchodził do góry, albo będzie schodził w dół. W momencie, kiedy ten element sterowania samolotem już został odstrzelony, wtedy odstrzelono drugą część skrzydła. Dlaczego? Dlatego, żeby samolot zaczął hamować tamtą stroną i zmienił trajektorię. I on rzeczywiście zmienił trajektorię. Zmienił trajektorię na taką, która dla mieszkańców i dla lotniska już była całkowicie bezpieczna. I wtedy samolot się rozleciał na 60 tysięcy kawałków. Może to na razie tyle, bo podam, że Państwa zanudziłbym Państwa napowiadanym, bo bardzo dużo spraw jest tutaj nagromadzonych. Bardzo Ci, Andrzeju, dziękuję. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać na temat tej konferencji, ale także samej katastrofy. Teraz mam pytanie do Mirka. Książka, o której dzisiaj będziemy wspominać, to jest druga książka Jurgena Rota. Pierwsza książka ukazała się chyba niecałe 2 lata temu, Tajne akta S i teraz Smoleńsk 2010. Pytanie mam do Ciebie takie, ponieważ ta książka w gruncie rzeczy mówi oczywiście o katastrofie, ale tak naprawdę jest historią z jednej strony manipulacji, z którą mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na zachodzie Europy. Manipulacji, która prowadzi do zakłamania pewnej prawdy o Smoleńsku. Przytacza zresztą tu dokumenty tajnych służb niemieckich, o których wspominał w pierwszej swojej książce. Ale i to jest jeden temat, o którym chciałbym, żebyś powiedział, ale drugi chyba może jest ważniejszy. Przynajmniej dla nas siedzących tu dzisiaj w Krakowskim Klubie Wtorkowym, ale także myślę dla nas wszystkich, a mianowicie katastrofa jest jakby takim punktem szczytowym podziału polskiego społeczeństwa. Jest pytanie, czy to zresztą pytanie do panów, czy jest w ogóle możliwe zasypanie tego rowu. Mówił o tym rok temu nasz nowy prezydent Andrzej Duda. Zresztą mówi na ten temat od czasu do czasu. Czy w ogóle jest to możliwe? A jeżeli jest możliwe, to pod jakimi warunkami? Może na razie tyle. Powiem Państwu, że to za dużo. Zacznijmy wobec tego od książki, nawiązując do tego, o czym mówił Pan Andrzej Osobski, uczestnik konferencji, mianowicie, że po tych kłamstwach, no nie tylko medialnych, tak, ale i tym ogromnym lenistwie, jakim okazało się, cechują się media zachodnie, którym kompletnie się nie chce, ani ich to specjalnie nie interesuje, żeby cokolwiek zgłębić i do czegokolwiek dociec, opierają się tylko i wyłącznie na najłatwiejszych i najprostszych przekazach płynących, no niestety tylko i wyłącznie też i z jednego źródła. Bo nie da się ukryć, że większość tych rzeczy, które napisano na Zachodzie, czy pisze się na Zachodzie o Polsce, pochodzi głównie ze środowisk około gazet wyborczych i żadnych innych. No po prostu państwo pod tym względem mają totalny monopol. I tutaj Jurgen Roth jest szlachetnym wyjątkiem. Ten szlachetny wyjątek, jakim jest nasz autor, oparł się na dokumencie, który jest krótki i myślę, że warto podczas tego spotkania, żeby Państwa zachęcić, ten dokument przeczytać. Godło Republiki Federalnej Niemiec, Federalna Służba Wywiadowcza, przesłane do sekcji. Pismo numer 290314. Możliwym wyjaśnieniem przyczyny katastrofy Tu-154 z 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku jest wysoce prawdopodobny zamach przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzony przez oddział FSB Połtawa
pod dowództwem generała Jurija Denisowa, Moskwa. Strona druga. Zostało to potwierdzone przez wysokie rangi źródło wewnątrz polskiej ambasady w K, miejscowej Zaczerniona, Roberta, nazwisko Zaczernione, Robert, nazwisko Zaczernione, w czasie sporządzania raportu przez funkcja Zaczerniona, był pułkownikiem polskiego wywiadu wojskowego, czyli zna bardzo dobrze wewnętrzne życie tej służby. Zgodnie z opisem Roberta, nazwisko Zaczernione, zlecenie dotyczące przeprowadzenia zamachu na Tu-154 pochodziło bezpośrednio od funkcja Zaczerniona T, nazwisko wysokiej rangi polskiego polityka Zaczernione, do Denisowa. Nie udało się ustalić, gdzie i kiedy do tego doszło. Denisow miał następnie nawiązać kontakt ze stacjonującą w Połtawie, Ukraina, grupą operacyjną Dmytra Stelanowego. Miało to nastąpić około 1 kwietnia 2010 roku. Stelanowy oraz cała jego grupa operacyjna, w skład której wchodzi 15 etatowych funkcjonariuszy FSB, posługują się oficjalnie na terenie Ukrainy dokumentami SBU. Pozostają tam jako siły wsparcia dla działań SBU. W rzeczywistości jednak wszyscy są funkcjonariuszami 3 Wydziału FSB Służby Naukowo-Techniczne. Nie udało się wyjaśnić, dlaczego akurat Denisow miał zrealizować to zadanie. Strona trzecia. Po raz pierwszy grupa Denisowa zwróciła na siebie uwagę w związku z szeroko zakrojonymi działaniami przeciwko Aleksandrowi Popowowi z Kaliningradu i Aleksandrowi Dudarewowi z Rygi i Hamburga. Dalszego przebiegu zdarzeń dotyczącego realizacji pozyskania materiałów wybuchowych czy komunikacji, mimo podjęcia intensywnych działań, nie udało się ustalić, ponieważ nie można było wykluczyć poważnego zagrożenia dla działających na miejscu źródeł. Także dalsze utrzymywanie łączności z Robertem, nazwisko Zaczernione, było już niemożliwe, gdyż każdy kolejny kontakt poprzez ambasador, nazwisko Zaczernione, ambasada L, nazwa kraju Zaczerniona, mógłby także prowadzić do optycznych anomalii. Zarówno materiał fotograficzny, jak i notatki świadka Roberta, nazwisko Zaczernione, relacjonującego zasłyszane informacje, odpowiadają w przybliżeniu prawdopodobnemu przebiegowi zdarzeń. Nasuwa się także pytanie, dlaczego akurat trzeci Wydział FSB miałby być uwikłany w tego rodzaju proceder. Co prawda Denisow służył do 2011 roku w Kabulu jako doradca Hamida Karzaja do spraw bezpieczeństwa. Denisow mógł zarazem zapewnić sobie łatwy dostęp do materiałów wybuchowych i technologii operacyjnych OT. Mimo to, uwzględniając fakt, że w przypadku Tu-154 chodzi o rządowy samolot polskiego prezydenta o bardzo wysokich wymogach bezpieczeństwa, zdaniem autora raportu, umieszczenie w samolocie ładunku bądź nawet kilku ładunków TNT wyposażonych w zdalne zapalniki byłoby niemożliwe bez zaangażowania sił polskich. Podpis. Do tego dokumentu, proszę Państwa, są załączniki. Ten dokument jest w książce zacytowany in extenso 2 razy, na początku i na końcu. A książka zatytułowana jest Smoleńsk 2010, spisek, który zmienił świat. I oczywiście, bo to tak jest w tym naszym zawodzie, że zawsze zastanawiamy się, kto za tym stoi, kto za to płaci, kto będzie miał z tego korzyść. Zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że Niemiec pisze w jakimś sensie antyrosyjską czy antyputinowską książkę, jaki ma w tym interes, żeby jeszcze to Polacy z wypiekami czasami na policzkach czytali, bo my jesteśmy tymi środowiskami, które się po prostu tym przejęły i my w większości jesteśmy ludźmi, którzy no jakby po smoleńsku no, zaczęli przebudowywać swoje życie i optykę tego świata. Czy rzeczywiście był to spisek? Tu są użyte słowa wybuch, o którym też mówił Andrzej, ale jest też użyte słowo zamach. Spisek czy też planowa polityka rosyjska mająca na celu wyeliminowanie bardzo groźnego Polaka, który, mówię tu o prezydencie Lechu Kaczyńskim, który w Tbilisi dał pokaz siły krajów dawniej zdominowanych przez Związek Sowiecki i ich możliwe solidarne działanie jako ogromną przeszkodę do ciągle rozwijającego się rosyjskiego imperializmu. Czy to jest tragedia Polaków? Z całą pewnością jest to tragedia tych 96, którzy zginęli w męczarniach i cierpieniu, rodzin tych osób, wszystkich ich przyjaciół, znajomych, ale czy tragedia, czy my możemy powiedzieć na przykład, ta śmierć jest bezsensowna, że ta śmierć jest niepotrzebna? No, użycie takich słów nie jest dobre, bo
ta śmierć miała sens. Ta śmierć była potrzebna, żeby Polacy w jakimś sensie, przynajmniej część z nas, bo to jest to, o czym przed chwilą mówił Adam, że nie wszyscy mogli się przebudzić i stać się aktywnymi. Proszę Państwa, przychodzący pod krzyż ksiądz Jan Marek Kaczmarek bardzo często określa nas mianem ludu smoleńskiego. Gdyby nie lud smoleński, pewnie pamięć o tym, co się stało po tych dwóch raportach, gdyby nie ten wysiłek, nie tylko co miesięczny, ale właściwie codzienny czy cotygodniowy Gazety Polskiej, naszego dziennika i w ogóle wszystkich tych, którzy od samego początku pisali. Ja mówię o tych pierwszych dwóch tytułach, które od początku pisały o katastrofie smoleńskiej. Inaczej by się potoczyły w ogóle losy Polaków. Ta śmierć, jak mówi pismo, była potrzebna jak ziarno rzucone w glebę, które obumarło, ale wydało plon. To znaczy ja myślę, że gdyby tego nie było, to te 8 lat rządów Platformy i wyglądałyby inaczej i nie skończyłyby się tak szybko, bo mimo wszystko z mojego punktu widzenia te nasze 5 lat wysiłków po smoleńsku to jest wielki dar, jakieś wielkie zwycięstwo, że wystarczyło 5 lat, żeby tak jak dzisiaj cieszyć się posiadaniem prezydenta, któremu możemy ufać, senatu, który jest w stanie pomóc Sejmowi w przeprowadzeniu niezbędnych reform w Polsce, a być może za kilkanaście dni nawet Trybunałem Konstytucyjnym. To znaczy, to jest czasem tak, że ktoś musi się rzucić na druty, żeby po nim przeszli inni i uzyskali wolność. Takie, przepraszam za tę paralelę obozową, ale to tak jest. Sama książka, no, zdobyć jeden dokument, i to jeszcze, jak podkreśla autor, nie do końca potwierdzony, czy nie do końca pewny, i zbudować na nim książkę, no, ponad 300-stronicową, to jest wielka sztuka, ja broń Boże Państwa nie zniechęca, ale chcę powiedzieć, że on tutaj pokazuje cały kontekst relacji polsko-niemieckich, rosyjsko-polskich i niemiecko-rosyjskich i innych, czyli wszystko to, zresztą zupełnie zgrabnie i z dużym znawstwem, że tak powiem, nawet i wewnętrznych relacji w Polsce, wymieniając chociażby te nasze środowiska, tak samo jak środowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego, zresztą kilkakrotnie tutaj wspominanego, pokazuje konteksty, pokazuje działalność rosyjską Gazpromu związaną z dominacją energetyczną, bo ta polityka imperialna oczywiście dzisiaj ma oblicz wiele, to nie jest tylko imperium militarne, ale to przede wszystkim imperium energetyczne, więc na pewno ci wszyscy, którzy chcieli uniezależnić Polskę od rosyjskich źródeł energii, byli jej, no, w jakimś sensie śmiertelnymi, jak się okazało, też wrogami, a przecież też i prezydent Kaczyński, Lech Kaczyński o tym mówił. Pokazuje sytuację, rozpoznaje wrogów, pokazuje drogi wyjścia. Mało tego, w sposób niesamowicie jawny i jasny piętnuje kłamstwa. Ja pozwolę sobie tylko taką jedną rzecz, która się pojawiła kilka dni po katastrofie smoleńskiej, Państwu zacytować. To jest wypowiedź byłej premier Ewy Kopacz. Najmniejszy skrawek, który został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony na miejscu katastrofy, wtedy, kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku na głębokości ponad 1 metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie. Ja się, proszę Państwa, nie znam na tym wszystkim, o czym ona mówiła, więc tak jak miliony ludzi, mogę jej wierzyć albo nie. Ja nie byłem na miejscu i nie widziałem, czy ze starannością przesiewano 20 cm w głąb, czy metr. Ale ja wtedy, w 2010 roku, kiedy ona mówiła te słowa, znałem się na badaniach genetycznych, bo akurat 2 lata wcześniej poświęciłem temu cały rozdział swojej książki. Wiem, ile trwają badania genetyczne i wiedziałem, że było to ordynarne kłamstwo. Ponieważ nie ma, wtedy nie było takiej procedury, która by pozwoliła na takie tempo badań tylu szczątków ludzkich. A o tym, że to było ordynarne kłamstwo, przekonujemy się przez całe lata, kiedy okazuje się, że w tych trumnach są bardzo różne ciała i to bardzo często nie pochodzące od jednej osoby i pewnie jeszcze przy tych ekshumacjach, które w tej chwili mają się rozpocząć, dowiemy się więcej, że tak się rzeczywiście stało. Natomiast z drugiej strony czytanie, że tak powiem, no, czytanie to za dużo powiedziane, przeglądnięcie tej książki
pozwoliło mi też popatrzeć jakby optymistycznie na przyszłość, bo tak zawsze trzeba to widzieć, żeby, no żeby się dało żyć, mimo tych tragedii, mimo tej martyrologii, mimo tego żalu, który co miesiąc staramy się tutaj w Krakowie pokazać publicznie, że ich ofiara, ta ofiara Solidarności Narodowej, tej wolności, do której zmierzali, do której lecieli, przecież oni lecieli oddać hołd tym, którzy zginęli w Katyniu, są jakby częścią tego pochodu pokoleń tragicznego, ale przez tę pamięć naszą o nich my idziemy w kierunku wolności. I myślę, że część z nas, i tak sobie to też wyobrażam, bo to już jest długo, proszę Państwa, ja do Klubu Gazety Polskiej przyszedłem po przegranych wyborach w 2007 roku, więc jest to też dla mnie przygoda blisko 9 lat. Wydaje mi się, że już pora przejść na drugą stronę. To znaczy zobaczyć, że to, co się dzieje wokół nas, to, co wyrosło na Smoleńsku, to jest troszeczkę tak jak scena z jednego z filmów Juliusza Machulskiego. Tam była taka gumowa dekoracja, na której było czarno, ciemno, wulkany, lawa i żadnych perspektyw. Okazało się, że ona jest gumowa, że trzeba wziąć nóż, przeciąć tę dekorację, a za tą dekoracją jest morze, las, bocian i trawa i pora, oddając im hołd, zacząć żyć normalnie i na to myślę, że już niebawem będzie nas stać, bo to idzie w dobrym kierunku. Mówię o tym nie bez kozery, bo chcę nawiązać do takiego socjologicznego pytania naszego gospodarza, mianowicie czy możliwe jest pojednanie, czy możliwe są wspólne obchody jakby dotyczące wszystkich. Więc powiem tak, dla tych, którzy chcą, są możliwe, ale dla tych, którzy uparcie nie chcą i nigdy nie będą chcieli, możliwe nie są. Jan Marek Chodakiewicz zrobił to w ten sposób, że podzielił nas na Polaków, postpolaków i postsowietów. A ja powiem w ten sposób, że nawet w tej Polsce takiej no pięknej z lat 1839, gdzie wydawało się, że cały naród walczy o niepodległą ze wszystkimi wrogami z każdej strony, byli tacy, którzy chcieli oddać Górny Śląsk Niemcom, Lwów Ukraińcom, a Wilno Litwinom. Byli tacy, którzy w tym Sejmie II Rzeczpospolitej byli wrogami państwa polskiego i z całą pewnością jest dzisiaj w Polsce sporo takich, którym wizja dumnego narodu w silnym państwie będzie przeszkadzała. I wrócę do podstawowego pytania. Kto za to płaci, kto za tym stoi i w czyim interesie? Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze na ten temat porozmawiamy, ale Marka się spytam. Mirek o tym wspomniał, Andrzej też o tym, że jednym z pierwszych środowisk, które upomniały się o prawdę smoleńską, to Kluby Gazety Polskiej, no sama gazeta, prawda? I konsekwentnie do dzisiaj gazeta o tym pisze, kluby w całej Polsce, no szczególnie chyba w Krakowie, co miesiąc spotykają się podobne na miesięcznicę. Pytanie jest takie, które Mirek jakby sprowokował, a mianowicie czy jeszcze się musimy spotykać pod krzyżem? I to wzbudza jednak w tej części, tak mi się wydaje, przynajmniej obserwując to, co się dzieje w niezaprzyjaźnionych mediach. Także w Gazecie Wyborczej, o której Jürgen Roth bardzo często wspomina. Bo to też jest pytanie, prawda? To, co Mirek przed chwilą powiedział, skąd taki pomysł gazety Adama Michnika, prawda? Na taką bojaźń przeciwko prawdzie smoleńskiej. Ale wracam do tego, jak długo jeszcze istnieje potrzeba spotykania się.
jak długo... Bo dla mnie jest oczywiście naturalne, że będziemy pamiętać o ofiarach tej katastrofy, tego spisku, tego zamachu. No ale miesiąc, miesiąc to naprawdę jest wyzwanie. Proszę Państwa, spotkamy się w soboty po raz 80. Więc tych spotkań było bardzo dużo. Czy były potrzebne, to Państwo sami osądzicie. Natomiast niewątpliwie po tym strasznym wydarzeniu, po zamachu, ja to otwarcie mówię, jest wystarczająca ilość przesłanek, hipotez, które uprawdopodabniają to, co się tam stało, dowodów cząstkowych i tak dalej. Niewątpliwie był taki czas, kiedy ówczesna władza, także Michnik, przez moment jak gdyby zatrzymali się po tym strasznym wydarzeniu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że Michnik w pewnym momencie powiedział, że był dumny z takiego prezydenta w związku z tym, co z jego prawda, wyjazdem do Gruzji, stanowiskiem, jakie tam zajął, a to był bardzo krótki okres czasu. Później to wszystko się zmieniło. I w związku z tym, gdyby nie środowisko, oczywiście nie tylko nasze, ale to środowiska patriotyczne przez ten długi okres czasu nie upominały się o prawdę i sprawiedliwość, to być może udałoby się to, mówiąc kolokwialnie, zamieść pod dywan, bo o to chodziło. Ta ilość manipulacji, ta ilość wrzutek, tych różnych hipotez zmierzała ku temu, żeby Polacy mieli tego dość. To jest pierwsze, a drugie, żeby to ośmieszyć w końcu. Myśmy uparcie chodzili i chodzimy dalej. Czy to jest jeszcze potrzebne? Odpowiem, proszę Państwa, w ten sposób. 13 grudnia, czyli za tydzień niecały, bo dzisiaj mamy 7, będzie... Szósty, czyli dokładnie za tydzień, przepraszam. Tak, 7 mi mówię, bo to spotkanie klubu. Będzie, przynajmniej jest zapowiadana manifestacja. Państwo wiecie jaka. Chodu i tego wszystkiego nowoczesnej, PO i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, oni nie odpuszczają. Oni nie odpuszczają. Dlaczego? To za chwilę możemy dyskutować. W związku z tym, czy jest potrzebna dalsza nasza aktywność i przypominanie tego? Moim zdaniem tak. Jak najbardziej tak. Jest to takie dalsze, obywatelskie, spontaniczne wspieranie tego, co robi komisja, czy podkomisja doktora Berczyńskiego, kierowana przez doktora Berczyńskiego. Jest takie wsparcie z zewnątrz. I według mnie jest to potrzebne. Jak długo będziemy chodzić, proszę Państwa? Moje stanowisko, to jest moje stanowisko takie, aż dowiemy się prawdy i stanie się sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość musi dotyczyć tych, którzy zostali spostponowani. Czyli pilotów, prezydenta świętej pamięci. Wszyscy świętej pamięci oczywiście, wszystkich tych, których wskazywano jako winnych tej tragedii. Generała Błasika, no można by tutaj wiele osób, niektóre były eksponowane, lecz inne oczywiście nie. Dla nich należy się sprawiedliwość. A więc taka sprawiedliwość, ażeby w świadomości społecznej było wiadome, że oni nie są winni, bo to jest coś potwornego, proszę Państwa, jeżeli sprawca zrzuca winę na swoją ofiarę i społeczeństwo, przynajmniej jakaś część w to wierzy. Ale jest także potrzebna sprawiedliwość dla tych, którzy do tego doprowadzili. Bo nie będzie wolnego państwa, bezpiecznego państwa i jego obywateli bez tego, jeśli nie wyjaśnimy, kto doprowadził do tego, że zginęła elita polskiego państwa. To przecież widzimy na zewnątrz, no nawet niedawno katastrofa w Boliwii, kolejna,
No zdarzają się oczywiście, taka jak nad Smoleńskim, to przypomina te opowieści o Trójkącie Bermudzkim, prawda? Cały splot dziwnych okoliczności, wręcz nieprawdopodobny. I tam, czy w przypadku tej katastrofy, zamachu nad Ukrainą, samolotu holenderskiego, te wszystkie procedury działały normalnie i było to wyjaśniane. Proszę Państwa, ja byłem wiceszefem jednej z instytucji tutaj w Krakowie, kuratorium, krótko mówiąc, i mówię dlatego o tym, że zdarzały się w placówkach, które nam podlegały, nawet i tragiczne wydarzenia śmiertelne. I wtedy dyrektor placówki, on doskonale wiedział, co ma robić. To jak elementarz. Krok po kroku, co ma uczynić szef tej placówki, gdzie się wydarzyło to nieszczęście. Natomiast przy takiej katastrofie, gdzie ginie 100 osób prawie, w tym prezydent, dowództwo naczelne Wojska Polskiego no i wszyscy uczestnicy tego tragicznego losu, w tym przypadku żadne procedury nie zadziałały. Wręcz przeciwnie, starano się to zmanipulować, przekłamać i takie przesłanie społeczeństwu gdzieś tam w głowę włożyć. Ja jeszcze wrócę, bo jestem historykiem, do pewnego wydarzenia, które wiąże się z tym. Mianowicie mord katyński. Prawda? Pamiętacie Państwo, 43 rok, kwiecień, Niemcy ogłaszają, że znaleźli grupę polskich oficerów poszukiwanych zresztą przez generała Andersa i jego współpracowników, odkopują, przywołują przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, są tam także polscy przedstawiciele. I front jednak zmienia się, prawda, Rosjanie zajmują te tereny i w styczniu 1944 roku powołana jest taka komisja, bo muszę nazwać ją szefa, komisja Burdenki, która całkowicie odwraca te ustalenia, które przedstawili Niemcy. Oczywiście jeden drugich bardziej, żeby było jasne, prawda? Niemniej jednak, jeżeli jest jakieś wydarzenie, to kwestia wyjaśnienia tego, to nie jest kwestia wiary. My możemy wierzyć w ideały, wierzymy w Boga, kto wierzy, prawda? Natomiast to jest kwestia dowodów, analiz, badań i tak dalej. To nie jest kwestia, że wierzę w to, że tam był zamach, czy nie wierzę w to, że był zamach. I w tym przypadku komisja Burdenki przedstawiła, że sprawcami byli Niemcy. Oczywiście następuje później okupacja państwa polskiego, sowiecka, trwająca przez 40 kilka lat, bo inaczej tego nie można nazwać. I ta wersja komisji Burdenki funkcjonuje oficjalnie. Ale zauważmy, proszę Państwa, że w świadomości Polaków pod sowiecką okupacją jest to, że to nieprawda. To nieprawda. Oczywiście publicznie, oficjalnie mówi się, że tak jak jest, ale nawet funkcjonariusze partyjni, jak tam za dużo alkoholu spożyli, to też mieli takie momenty, gdzie do sojuszników mieli pretensje, prawda? I co się teraz dzieje? Jest katastrofa. Oczywiście ofiar jest znacznie mniej niż w Katyniu i w innych miejscach, gdzie pomordowano Polaków, polskich oficerów i nie tylko. Polska jest wolna, suwerenna, na pewno. No właśnie, czy na pewno? Bo okazuje się, że władze robią wszystko, żeby nie przeprowadzić krok po kroku badania i przedstawić efektów tego badania, tylko robią wszystko, żeby to zostało jakoś tam zamieszane, zmanipulowane, ośmieszone. Jest jedna wersja, którą przedstawia komisja Anodiny. Druga wersja to jest wersja Millera. Właściwie to jest powtórka tego wszystkiego. Pytanie, która z tych komisji jest komisją współczesną Burdenki? Obydwie, proszę Państwa. Ale tragedią, dlaczego do tego nawiązałem? Tragedią jest to, że w wojnie polskiej, bo dzisiaj jednak przynajmniej w świadomości, w sferze świadomości jesteśmy wolni. Znaczna część społeczeństwa w te bzdury wierzy i uparcie gdzieś tam maszeruje i tak dalej i przeciwstawia się czasem wręcz w sposób czynny temu wszystkiemu, co zmierza ku wyjaśnieniu prawdy.
dziwna sytuacja, prawda? Bo w tamtym czasie, pamiętajmy, na terenie Polski było tam ze 120 tysięcy bagnetów rosyjskich i rzeczywiście no, można było źle skończyć, mówiąc tam za głośno i za dużo o Katyniu. Ale dzisiaj tak już nie jest. A przynajmniej tak się wydaje, że nie jest. Bo bagnetów już nie ma. Ale są, jest agentura wpływu, która w sposób niesamowity manipuluje naszym społeczeństwem. I dlatego myślę, że trzeba czekać spokojnie na wyjaśnienia, na ten proces dowodowy Komisji Berczyńskiego. To jest jedna sprawa. A druga sprawa odniosę się jeszcze do książki, którą też dokładnie nie czytałem, przeglądałem, tak przyznam się szczerze. Proszę Państwa, był czas, kiedy w Polsce rządziła koalicja, ja to bardziej mówię, renegatów. Ona odrzuciła pomoc Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, odsunęła od śledztwa prokuratora Pasionka. Nie chciała pomocy zewnętrznej. Mało tego, przekazała wszystko Rosjanom. Ale od roku mamy władze polskie. Polska staje się rzeczywiście suwerenna. I w związku z tym pytanie, dlaczego zaprzyjaźnione państwo, czyli Niemcy, jesteśmy w sojuszu militarno-wojskowym NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, dlaczego dowiaduję się pewnych rzeczy od dziennikarza, pisarza, jakiś dokument jest podawany, raz mówi, że to jest bardzo prawdopodobne, później mówi, że nie wiadomo, czy na pewno. Dlaczego nie ma prostej procedury? Przecież jesteśmy sojusznikami. I to, co wiedzą, powinni przekazać polskim służbom. Nie przekazują. Z tego, dlaczego dzieje się tak, że taka osoba postronna gdzieś tam wyłuskuje pewne dokumenty i nam przekazuje. No więc dla mnie to jest, powiem szczerze, nie do końca wiarygodne. Z jeszcze jednego powodu jest to nie do końca wiarygodne. Mianowicie, proszę Państwa, w Rosji mucha nie przeleci bez zgody Putina. No więc pytanie, ten Denisow tak się nazywał, tak? No to on tak na własną rękę działał? Co? Nie lubił Kaczyńskiego? Czy jednak to było zorganizowane, zaplanowane znakomicie? Znaczy nie do końca znakomicie, bo zawsze zbrodnia, gdzieś tam zbrodniarz popełnia błędy. Więc na pewno nie było to jakieś działania autonomiczne kogoś, prawda, jakiegoś, nie wiem, wydziału KGB czy MSB, bo to dzisiaj się nazywa MSB. Dla mnie jest to zorganizowana akcja z błogosławieństwem tego najważniejszego, tego, za rządów, którego zginął Litwinienko, Anglii, Politkowska w Rosji, Niemców i szereg innych. Nie wierzę w to, że jakaś grupa w sposób autonomiczny, bez wiedzy i zgody Putina i całej tej jego otoczki mogła to zrobić. I dlatego uważam, że w dalszym ciągu powinniśmy prowadzić takie działania obywatelskie, przypominające społeczeństwu, że to jest bardzo ważne, to znaczy wyjaśnienie i doprowadzenie do końca tej sprawy, czyli oddanie sprawiedliwości i tej w sensie pozytywnym i tej w sensie karzącym, tak bym to powiedział. Dziękuję. Proszę Państwa, znowu fragment z książki, myślę, że warto. Pisze Jürgen Roth, choć nie podaje źródła. 2 lipca 2016 roku usłyszałem następujące słowa. Minister Obrony Narodowej dysponuje dziś pełnią władzy i dostępem do wszystkich dokumentów w sprawie Smoleńska. Łotwa zaoferowała Polsce pomoc. Łotysze oznajmili, że są w posiadaniu nagrań rozmów między wieżą i załogą Tupolewa. Także Szwecja i Dania wyraziły chęć przekazania nagrań. Mamy tylko to, co dostaliśmy od Rosjan. Dlaczego Macierewicz milczy? Dlaczego niezależne media przestały zadawać pytania? Kto ma prawo do prawdy o Smoleńsku? W kwietniu 2016 roku dziennikarz śledczy Leszek Misiak mówił w warszawskiej gazecie: prawda o tragedii smoleńskiej jest znana wielu osobom i instytucjom na świecie, zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie, także w Polsce. Nie jest możliwe,
by w XXI wieku w środku Europy, na terenie śledzonego przez satelity wywiadowcze lotniska wojskowego należącego do mocarstwa światowego, nawet gdy samochody mają nawigację, czyli satelita śledzi każdy ruch auta, gdy dzięki satelitom określa się u Kowalskiego w zabitej dechami wiosce straty po uprawach, po gradobiciu czy powodzi, gdy mamy globalny nasłuch elektroniczny Echelon, by samolot rządowy z prezydentem państwa członka NATO z tej globalnej wioski był wyłączany. Dzisiaj ukrycie czy wymazanie przyczyn takiego wydarzenia jak katastrofa samolotu, dodajmy wojskowego, rządowego, nie wnikając kto był jej winny i nie wdając się w niuanse techniczne tego wydarzenia jest niemożliwe. Co zatem trzeba konkretnie zrobić, byśmy dowiedzieli się, co stało się z delegacją prezydencką? To gdzieś jest. Trzeba tylko cierpliwie czekać, aż wreszcie to wszystko zostanie wyjawione. No ale właśnie, bo to co przeczytałeś i to co Marek mówił wcześniej, są wypadki na świecie, które nigdy nie zostały do dzisiaj. Jak na przykład, no Sikorskim już to jest taki przykład polski, no ale chyba taki najbardziej słynny to jednak zamach na Kennedy'ego, prawda? Który w jakimś sensie także podzielił społeczeństwo amerykańskie. Czy nie, wyobrażasz sobie, Marku, że może być taka sytuacja, że do prawdy nigdy nie dojdziemy? I jeżeli to, co mówisz, to, co mówicie panowie, spisek, zamach był przeprowadzony dobrze, to możemy się nigdy tej prawdy nie dowiedzieć. A na pewno potwierdzenia tego mieć nie będziemy, bo jeżeli mówimy o Rosji Putina, to nawet jeżeli wszystkie dowody będą świadczyć o tym, że służby rosyjskie to zrobiły, Rosja do tego się nigdy nie przyzna, bo nigdy się nie przyznaje, tak jak wspominałeś. O Katyniu, mimo że już wszyscy wiedzą, prawda, to Rosja dalej twierdzi, że to tak naprawdę to może nie do końca oni, prawda? Chcesz coś powiedzieć? Proszę. Ja się odniosę, tutaj przytoczę wypowiedź, tylko nie wiem, który z profesorów z tego zespołu powiedział, że proszę Państwa, dzisiaj dysponujemy taką techniką, że możemy określić, na co chorował tam Amentofel, Ramzes XIII, niech będzie, faraona, prawda? W związku z tym ta technika pozwala nam na przeprowadzenie procesu dowodowego nawet bez posiadania lwiej części dowodów. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest to, co przed chwilą czytał Inek, że no, tam wywiad niemiecki, prawda, łotewski, szwedzki, duński posiadają pewne wiadomości i co powiedział na końcu, że mamy GPS-a i ktoś nas prowadzi, prawda, i w związku z tym to nie jest tak, że nie wiadomo, co się tam działo i ten samolot nie był śledzony, więc tutaj co do udowodnienia, co się stało, to myślę, że nie ma problemu. Natomiast problem rzeczywiście, jak powiedziałeś Adam, jest wyegzekwowania sprawiedliwości, przynajmniej tej zewnętrznej. Bo tutaj wewnątrz Komisja Brzezińskiego, prokuratura działa spokojnie. Myślę, że tutaj nie ma co się ekscytować, bo ta druga strona czeka na to. Czeka, żeby z tego zrobić cyrk. Prawda? To tak jak, przepraszam, z tym ciastkiem Dody i prezydentem. Wielkie rzeczy się stały, czy z tym samolotem, który z Londynu wracał, tak się przejęli dziennikarze tym, a jakoś się nie przejmowali tym, co się stało nad Smoleńskiem. A teraz są przejęci, że co to się mogło stać. Więc ta strona czeka, żeby dalej manipulować, dalej ośmieszać i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ten proces wyjaśniania powinien trwać spokojnie i tak się dzieje. Mam nadzieję, tu już kończę, że być może nowy prezydent Stanów Zjednoczonych otrzyma obietnicy
I o ten brak się upomnę. Ale to nie ten brak jest najważniejszy według mnie. Świadomość powszechna na świecie, przynajmniej w tej cywilizacji euroatlantyckiej. Żeby ta świadomość dotarła do decydentów europejskich, tych ważniejszych na świecie, że oto jest państwo, które nie przestrzega żadnych reguł. Oczywiście mam na myśli Rosję, które jest zdolne do wszystkiego. Nawet do zamachu na prezydenta ważnego kraju, będącego członkiem ważnego sojuszu wojskowo-politycznego. I to, jeżeli dotrze do świadomości, to jest to początek wywarcia nacisku na to, żeby w Rosji coś się zmieniło. Bo w przeciwnym wypadku ta Rosja jest groźna. Bardzo groźna, proszę Państwa. Ja wspomnę, konwencjonalnymi środkami cośmy ich pogonili w 20 roku bez specjalnej czyjejś pomocy. Ale oni mają te złomy atomowe. A taka broń w ręku wariata albo kogoś nieodpowiedzialnego to jest coś strasznego. Żeby to zminimalizować czy wyeliminować, musi być powszechna presja. I świadomość o tym, co się stało nad Smoleńskiem, może dotrze do tych, którzy są ważnymi osobistościami na tym świecie. Dziękuję. Oddaję Państwu głos. Mam nadzieję, że ta dyskusja jak zwykle będzie trwała, także zapraszam do dyskusji. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, sugestie, proszę bardzo. Można to wyłączyć? No, możesz wyłączyć jak też, ale nie, chyba to nie był temat spotkania. Jacek, proszę bardzo. Proszę mówić, jeżeli będą pytania do kogo, no, albo sobie poradzimy, niekoniecznie. Proszę. Trudno mi o cokolwiek się pytać, bo na własnych możliwości jestem, uważam, dość osłuchany i oczytany w tej kwestii. Natomiast wobec tego, co wszyscy panowie mówili, a zwłaszcza pan w środku, przepraszam bardzo. Pan Marek. To myślę, że pan jest jednak szalonym optymistą, mówiąc, że presja światowa wpłynie na postrzeganie Rosji. Świat, zwłaszcza cywilizowany, wie od czasu Stalina, że jeżeli Rosja, Związek Radziecki, czy ktokolwiek stamtąd z władzy oczywiście ma problem, no to przeciwnika morduje albo czekanem, albo truje, albo jeszcze coś innego, albo zestrzeliwuje samolot jak amerykański kiedyś tam nad Sachalinem. I świat się nie odzywa, no bo Rosja ma, jak pan mówił, wszystkie możliwe środki przenoszenia broni jądrowej, ale oprócz tego ma ropę, ma brylanty, ma wszystkie inne, to bogaty kraj, więc lepiej z nimi handlować, a ostatecznie przecież no, tych ludzi się nie wskrzesi. No taka jest światowa i europejska prawda o Rosji. Dlatego ja z panem się, przepraszam bardzo, ale nie zgodzę. Jedynym krajem, który się buntuje od lat, to są Polacy. Buntowali się też Węgrzy. Reszta się nie buntuje i buntować się nie będzie. Nie ma co do tego mieć złudzeń. Książka pana Rota dla mnie jest o tyle istotna, że równie dobrze tą całą imprezę, nie, przepraszam za określenie imprezę, mógł zrobić wywiad niemiecki. Taki sam interes mieli jak Rosjanie, nawet powiedziałbym jeszcze większy, bo mają doświadczenie, prawda, jak to zrobić. Ostatecznie te kilka czy te 8 lat, no to jest kwestia naszego polskiego, mówię o władzach, zapatrzenia na Niemcy i wszystko, co Niemcy sobie życzą, no to się dzieje. Więc złudzeń co do tego, że świat się zmieni, Wallenberg i sytuacja z czasów wojny. A ile to trwało, zanim się wreszcie sprawa troszkę przejaśniła i tak Rosjanie się nie przyznają. Więc tutaj złudzeń nie mam. Co do kwestii czy pytania Adama.
czy to się zabliźni? No myślę, że pan Rynkiewicz już odpowiedział. Co się raz rozwaliło, to się już nie sklei. Ja pamiętam dyskusje, które co pewien czas przy okazji Katynia się pojawiają, no, zwłaszcza w internecie. Jest cała gromada zgrai, która na przykład, w najlepszym wypadku mówi, to byli żołnierze, to oni się powinni liczyć z tym, że zostaną zabici. No, zbrodnia ohydna, której no, w historii świata trudno znaleźć, żeby takiej ilości mordowano oficerów, ale u nas się coś takiego dzieje. Pan odpowiedział na pytanie, a raczej na, nie padło to pytanie, ale była kwestia, jak się Polacy dzielą na te trzy grupy. Przy okazji padła informacja o tym, że KOT, czy tam ktoś inny organizuje 13 imprezę, czyli demonstrację. To nie jest ani KOT, ani Nowoczesna, to jest cały czas ta sama formacja, która po 1945 roku wzięła władzę tutaj z rosyjskiego nadania. To są ich dzieci albo jeszcze ci, którzy jeszcze żyją. I dokąd oni nie rozłożą się z czasem, nie wiem, piąte pokolenie, to Polska będzie przez nich zagrożona, bo to jest wspaniała rzecz zarządzać Polską, będąc oficjalnym albo nieoficjalnym pełnomocnikiem, jak nie tych, to Niemców, albo jednych i drugich. Dziękuję bardzo. Jakiś komentarz? Ja jednak pozostanę optymistą, dlatego że ja tylko przypomnę taką rzecz. Prezydentura Reagana, Ronalda. Wystarczy, że będzie właściwy człowiek na właściwym miejscu i może się zmienić bardzo dużo lub prawie wszystko. A druga sprawa to jest ekonomia, proszę Państwa. Ja wiem, że my byśmy chcieli już. Ja też bym chciał już, bo już tam trochę tych lat mam i chciałbym doczekać tego, proszę Państwa. Czas już nie wiadomo ile zostało. Niemniej, sprawiedliwość jest nierychliwa i historia, te procesy dziejowe też są nierychliwe. Ale pamiętajmy o tym, że w Rosji bogactwa naturalne, a tylko z tego mają pieniądze. Kiedyś się... Weź układ, przepraszam. Też się kiedyś wyczerpią, tym bardziej, że zostanie jakieś nowe źródła energii się pojawią i tak dalej. Cywilizacja pędzi w sposób niesamowity, wręcz czasem można powiedzieć, że jak lokomotywa, z której być może już wysiadł maszynista. Ale w każdym razie tamten maszynista to on jest, ciągle jedzie lokomotywą. Jak mu węgla braknie, to tak jak w czasie rewolucji bolszewickiej. To może się rozlecieć samo. Mieliśmy pierwszą smutę, to w czasach, kiedyśmy na Krem trafili, za Jelcyna, czy po rozpadzie Związku Sowieckiego była druga smuta, której świat cywilizowany nie wykorzystał, żeby tą Rosję, ja nie mówię, żeby ją zdusić, tylko doprowadzić do takiej sytuacji, w której ludzie cywilizowani zaczną rządzić. Więc mówię, trochę cierpliwości i wierzę w to, że tak się stanie. Jeżeli ktoś z Państwa był w Rosji, jak to wygląda, ja to mówię krótko, to mówiąc szczerze, metropolia, Petersburg, Moskwa, owszem, na obrzeżach to już jest coś strasznego. Jak się jechało między Petersburgiem a Moskwą, to chatynki przypominające czasy cara Mikołaja I. Wyludnione i tak dalej, i tak dalej. Tysiące bezdomnych dzieci na dworcu petersburskim. No, nie będę tych klęsk wymieniał. Wierzę w to, że ten proces zmusi do zmian w Rosji. Tylko świat cywilizowany powinien pilnować, żeby to się nie stało nieszczęścia, tak powiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, do tego, o czym przed chwilą było mówione. Prawda o Katyniu jest nam znana i jest jedyna. W Katyniu polskich oficerów zamordowali Rosjanie. No i cóż z tego, jak wciąż będą się pokazywały tam książki, z których będzie wynikało, że to Niemcy. Cóż z tego, że prawda jest znana, kiedy w podręcznikach do historii na Białorusi, to chyba też sprzed kilku dni w gazetach, pojawiają się informacje, że tak naprawdę Rosjanie nie mieli z tym do czynienia. To prawda empiryczna, ona jakby żyje własnym życiem, natomiast interpretacje, chęć jej przyjęcia, negacja prawdy, wyparcie prawdy,
To są zjawiska, które są w humanistyce znane i tych zjawisk no jakby nigdy nie da się, znaczy nigdy to może być za duże słowo, ale nie da się ich wyeliminować. Natomiast można to zrobić na przykład na drodze prawnej. Negacja, kłamstwo oświęcimskie, czy negacja na przykład Holokaustu jest w tej chwili w jakimś sensie penalizowana. I teraz gdybyśmy się chcieli zapytać tak w kontekście tego, kto rządzi Polską po 45, no najczęściej sługusy. Jak nie Moskwy, to Berlina, jak nie Berlina, to Brukseli, jak nie, to jeszcze kogoś innego. W każdym razie jakoś brakuje, nie wszędzie widzą swoją stolicę, byleby nie w Warszawie. Jakoś strasznie brakuje ludzi, którzy by zechcieli zobaczyć, że stolicą Polski jest Warszawa i tam powinno być centrum władzy, a nie ciągłe odwoływanie się, a co powiedzą inni. A czy dadzą order, a czy poklepią, a czy, prawda, napiszą o nas dobrze, a piszcie jak chcecie. Nie chcę, bo tu się dużo rzeczy nagrywa, prawda, się w tym momencie zbyt unieść emocjonalnie, a piszcie jak chcecie, a któż ma interes w tym, żeby być Polakami? No kiedyś wpis dał mi taką szansę i tam jedną stronę napisałem, no kto ma interes w tym, żeby być Polakiem? No Polacy. No przede wszystkim Polacy. My mamy robić swoje. My mamy dbać o nasz interes narodowy. Da się spenalizować Rosjanina, który kłamie i mówi, że Katyn to nie Rosjanie? Jak się da, to go trzeba dopaść. Da się spenalizować gazetę, która pisze, że były polskie obozy koncentracyjne? Da się wyśmiać prezydenta Stanów Zjednoczonych, który tak to mówi? No przy pewnej odrobinie odwagi nawet da się, szczególnie, że odchodzi, to prawda, że będzie łatwiej teraz. Da się, tylko trzeba zawalczyć o swój interes, trzeba zawalczyć o siebie i to musimy zrobić my. No Węgrzy pomogą, to już jest dużo. Jak się ma jednego sojusznika, to już można świat budować i przy pewnych mechanizmach nawet ta nieszczęsna Unia Europejska niewiele nam zrobi. I trzecia rzecz, moim zdaniem też niezwykle interesująca i jakby inspirująca. My mamy tego pecha jako humaniści, którzy raczej interpretują świat. No chcielibyśmy go zmieniać na lepsze, optymistycznie na to patrzeć, ja się z tym zgadzam. Bo sytuacja jest bardzo prosta. Jak mamy duże kłopoty, spróbujmy dociągnąć do nauk przyrodniczych. Jak ten człowiek przychodzi do sądu i mówi, że to nie jest jego dziecko, a pani najczęściej sędzina bierze dwa paseczki i mówi, tu są badania DNA pana i tego dziecka i pan płaci od tego miesiąca 800. To tu nie ma dyskusji, prawda? Czy on skłamał, czy on nie wiedział, czy on zapomniał, czy on się wypiera, czy ma amnezję, czy ma guza mózgu, nie ma znaczenia. On płaci 800. Jak my coś wiemy, jak nam się uda dojść empirycznie do prawdy, to my tej prawdy będziemy się trzymać i na wszelkie możliwe sposoby będziemy ją w świecie szerzyć, będziemy o niej mówić, będziemy o niej opowiadać. Strasznie mało jest. Ja też nie robię wyrzutów, powiedzmy sobie, wobec naszych, bo co można zrobić po roku, po tylu latach zaniedbań. Książek, które mówią prawdę o Polsce wydanych po angielsku, po niemiecku, po francusku, a niech będzie, że i po rosyjsku, może się tu uda jakoś tam cudem Bożym przewiecić, prawda? Wszystko jedno. Żeby było więcej naszej narracji, żebyśmy nie musieli ciągle reagować na to, co oni piszą o nas, tylko żebyśmy zaczęli my pisać o sobie dobrze, o dumnym narodzie w silnym państwie i rozszerzali tę wiedzę w świecie. To nam wcześniej czy później zaprezentuje. Mało mamy naukowców? Nie, dużo. Mało mamy na to pieniędzy? Nie, dużo. Spokojnie damy radę. Zabierzmy się, że tak powiem, za swoją własną robotę, nie oglądając się na innych. Róbmy swoje. Dziękuję bardzo. A jakiś pan się zgłosił? Grzegorz Surdy. Mam najpierw pytanie do pana w środku, a potem do pana koło Adama. Ciekawe jest, skąd u pana taki optymizm, że cywilizowany świat uspokoi, zagospodaruje Rosję? Skąd u pana takie przeświadczenie? Bo cywilizowany świat zaprowadził porządek w Iraku, w Afganistanie, w Libii, w Syrii, jeszcze w paru miejscach. Przede wszystkim Amerykanie oczywiście cywilizowani, ale też Niemcy mają swój udział w cywilizowaniu świata bałkańskiego i przypomnę lata 90. Więc ciekaw jestem, skąd ten optymizm taki, że nagle Rosja zostanie ucywilizowana, może pomyślmy w drugą stronę. To pierwsze pytanie do pana, a do pana odnośnie komisji smoleńskich, znaczy pośrednio do pana, bo
Mnie intryguje to, dlaczego. Znaczy, ja nie bardzo wierzę w to wyjaśnienie z tego filmiku, że z takim wyrafinowanym sposobem, żeby chronić człowieka rosyjskiego, radzieckiego, odpalono kawałek skrzydła jednego, potem drugie, żeby ratować mieszkańców. Ludzi nas mnoga, Rosjanie nigdy nie przejmowali się czymś takim, a wręcz odwrotnie. Może by spadło trochę na Polaków, którzy ginąc sami jeszcze zabijali Rosjan. Więc to jest dla mnie takie wyjaśnienie. Teraz przejdę do moich pytań. Ja już słyszałem o mgle, słyszałem o różnych przypadkach co do samego przebiegu zamachu czy katastrofy. I dziwi mnie jedno, bo ja doceniam potrzebę dochodzenia do prawdy. Cieszę się, że jest sporo ludzi, którzy próbują dojść. Cieszę się, że jest to trzymane, ale mam wątpliwość, czy metoda jest dobra. Czyli tak, usłyszeliśmy, a wiem, że Rosjanie, o ile nie dbają o swoich ludzi, to na pewno są mistrzami dezinformacji. I wpuszczano różne informacje i dobrze o tym pamiętamy, jak mówiono o kłótni na lotnisku między jednym i drugim żołnierzem, jak mówiono o tym, że co powiedział ktoś, że co mu urwie albo co mu zrobi, jak nie wyląduje. I my stosujemy się dokładnie do tej metody, czyli podajemy już wyjaśnienie, a tu odstrzelono skrzydło i tak dalej. Czy niewłaściwszą byłaby metoda zadawania pytań, pokazywania niespójności tym, co do pewnego stopnia druga strona robi? Czyli jak my podajemy już wyjaśnienie pełne, to nagle pojawią się jakieś tam pytania. Skąd nagle takie przeświadczenie, że już wiemy? Dlaczego nie powstrzymujemy się na prostszej rzeczy, zadawaniu pytań? Oczywiście i tu któryś z panów mówi, czy Mirek Sztanten, nie, pan w środku, że trwają badania i bardzo dobrze. I chwała Bogu, że tutaj już pierwszej informacji, jaka się komuś wydaje, nie puszcza się jeszcze niesprawdzonej, bo znowu będzie ośmieszenie. I pytanie do panów, nie wiem, czy któryś z panów potrafi odpowiedzieć, ale mówiono o tym, że mamy iluś tam życzliwych wywiady i tak dalej. Dlaczego tak naprawdę nie stworzono rzeczywiście międzynarodowej komisji z ekspertów, rzeczywiście badających, nie wiem, nawet tych biednych Holendrów, którzy wyjaśniali, nawet wyjaśnili nowszą katastrofę. Czemu nie ma spektakularnego ruchu, nie wiem, ministra Macierewicza czy kogokolwiek do zaproszenia, niech będzie, albo może nie będą chcieli brać udziału, ale to warto pokazać, że może jest dalsza zmowa. To tyle, dziękuję. Ja tylko trochę za Andrzeja. Zwracano się do wielu specjalistów i w związku z tym ponownym szumem medialnym niektórzy wycofali się, nawet nie odmówili, wycofali się, ale resztę pozostawiam Andrzejowi. Optymizm skąd się u mnie bierze? Proszę Państwa, po co ja bym tu przyszedł do Państwa, gdybym nie miał optymizmu? Po co byście, czy Państwo byście przyszli, gdybyście nie mieli optymizmu? A może trochę więcej racjonalizmu? No myślę, że jest jedno i drugie potrzebne, ale sam racjonalizm to troszeczkę według mnie za mało. A z drugiej strony, no mówię, jestem historykiem, więc parę razy tej Rosji, tą Rosję udało się jakoś tak uspokoić. 1856, wojna krymska, była koalicja, Mikołaj odszedł w sposób gwałtowny, prawda? Wojna 1905, Japończycy też pokazali, że Rosja jest kolosem na glinianych nogach. Ale wie pan, że 1920 to nie jest taka wygrana Polska, bo przypomnę panu, że Rosjanie toczyli wojnę u siebie na paru frontach. Między innymi po to zawierali porozumienie z Polakami i traktat ryski, żeby zakończyć sprawę, powiedzmy, tam wokół Krymu i ten. Więc to nie jest tak, że tylko myśmy wygrali, że ta wygrana była taka, bo nie dlatego zawieraliśmy porozumienie, że już mieliśmy ich na łopatkach. No, myślę, że to jest cały spór okoliczności w danym momencie i przy danych wydarzeniach. Więc tak jak pan mówi, to jest nie tylko jeden prąd, ale jeszcze inny. W sumie w Rosji trwała wojna domowa okrutna strasznie i tak dalej, więc oni wiedzieli, że muszą sobie z tym poradzić. Niemniej jednak mówię, wykorzystując pewne okoliczności, można być, przeważyć szale na swoją stronę. I tak jak powiedziałem, prezydent Reagan jest przykładem tego, tych zmian, jakie nastąpiły w sposób bardzo taki konkretny. Czy teraz nowy prezydent, my o nim nic nie wiemy, natomiast szczerze to tutaj za dużo nie mówię, ani nie obiecuję. Niemniej jednak na pewno nie jest to z kręgu tego świata politycznej poprawności i takiej libertyńsko-lewackiej strony politycznej. Poza tym Rosja to jest
potwór, ja to tak nazywam, przepraszam, któremu ciągle jest mało. Ciągle jest mało. Zaganęli, znaczy Czeczenie mieli, mają z powrotem, wzięli część Gruzji, wzięli część Ukrainy. W tej chwili rozgrywają sprawy na Bliskim Wschodzie, czyli w Syrii i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji te różne incydenty z samolotami, no istnieje gdzieś granica takiego, jakby tu powiedzieć, ze strony państw zachodniej po możliwości dla tego, bo to się kiedyś może skończyć tragicznie. I ja wierzę w to, że te społeczeństwa mają swoje elity, oczywiście nie mam na myśli tego typu elity, jak te, które pójdą 13 grudnia w obronie demokracji dzisiaj, tylko prawdziwe elity, które zdają sobie sprawę z zagrożenia rosyjskiego, które jest na wielu frontach, które powoduje jątrzenie konfliktów, które oddziałują na sytuację państw. Zauważmy, że na Zachodzie już coraz głośniejsze są wypowiedzi na temat, że problem uchodźców to nie jest problem uchodźców, tylko problem napływu emigrantów. To jest taka nowa wędrówka ludów, którą, proszę Państwa, ktoś poruszył. Nowi Hunowie postraszyli tych po drodze i ci się rozchodzą. Przepraszam za to porównanie. To tyle. Ja przyszłam dla Pana w środku właśnie. Myślałem, że dwa lat dla mu się odpowiedzieć. Co mam powiedzieć? Pani powiedziała, że przyszła dla Pani Wala, przyszła dla Ciebie. Dla Ciebie. Masz Pan właśnie dla Ciebie. No to ja się cieszę. Bardzo się cieszę, ale... Przepraszam bardzo, przepraszam. Czasem proszę. Przepraszam Pana. Jeszcze odpowiedź. Dlaczego... Dlaczego powiedziałem, że zostało zaplanowane, że najpierw odpadnie jedno, że najpierw odpadnie jedno skrzydło i w związku z tym samolot straci zdolności do sterowania. Po czym, dlaczego odpalono drugi ładunek i samolot zacznie skręcać? No i na końcu, dlaczego odpalono trzeci ładunek, który zniszczy wszystko? Otóż oczywiście my się możemy zastanawiać, co ktoś miał na myśli. Tyle tylko, że te rzeczy się właśnie stały i te rzeczy zostały zaplanowane. Więc skoro zostały zaplanowane, no to uzyskano zapewne uzyskano taki skutek, jaki właśnie miał miejsce. Inaczej, czy taka odpowiedź Pana zadawała? Mariusz. Jeszcze było trzecie pytanie, które się zaczęło od Grzegorza dowcipnie, czy w ogóle którykolwiek z Panów da radę odpowiedzieć, że to już mi więcej nie trzeba. Po takim wstępie, proszę Państwa, jest tak. W tej komisji, która działa teraz, pracuje Pan dr Wacław Berczyński, Pan profesor Wiesław Binięta, Pan profesor Kazimierz Nowaczyk, to są Amerykanie. Pan profesor Grzegorz Szuladziński to jest Australijczyk, pan doktor Bogusław Gajewski to jest Kanadyjczyk. To jest bardzo międzynarodowa komisja. Żadnych Rosjan się tam nie doprasza. Oni też się nadają do międzynarodowej komisji, prawda? Też pamiętajmy. Kto ma być tak? Bardzo się nadają. Szczególnie, że już się w tej materii wypowiedzieli. Po co nam międzynarodowa komisja? Właśnie przed chwilą chciałem to powiedzieć. My mamy zrobić naszą polską komisję i pokazać światu, co my na ten temat mamy do powiedzenia. Po co znowu odwoływać się nawet i do Holendrów przy bardzo dobrej ich woli? Dlaczego za każdym razem muszą nas uwiarygadniać ludzie z zagranicy? Może zacznijmy? Dlatego, że jest niespójność, bo może dlatego mówiono o komisji międzynarodowej. Że jesteśmy zakompleksieni i nie potrafimy sami z siebie wydać czegoś i w ogóle nie dyskutować. To jest prawda. Proszę bardzo, macie jakieś dowody przeciwko? Pokażcie. My Polacy musimy potrafić sami, więcej sami. Strasznie mi się przy tym opierał, po raz drugi już dzisiaj. Jeszcze raz. Ale bez cienia złośliwości pomysł jest dobry, niech będą dwie. Dodam, że pan Macierewicz upominał się o Komisji Międzynarodowej na takim etapie, kiedy władze polskie nie tylko ignorowały, ale przeszkadzały. Ta sytuacja się zmieniła. Tak. Czesław?
Soczysław Lewczyk. Chciałem zapytać pana doktora Osowskiego, jak się rozwija kariera pana profesora Witakowskiego, uważam bardzo zasłużonego w podjęciu badań Komisji Smoleńskich, którego wspaniała uczelnia pod tytułem AIH w Krakowie, która nie przedłużyła umowy, bo się zaangażował pan w właściwej stronie. To jest jedna rzecz. Dwa, kwestia sklejania społeczeństwa. No, jestem naszym razem ksiądz Sobieskiego akurat, starszy kolega profesora, prezydenta Dudy. Mam kolegów też, którzy są bardzo dobrze usytuowani w naszym społeczeństwie, gdy chodzi o stanowisko. I ja się spotkałem z takim, który dalej nie rozumie, znaczy jestem zaskoczony tym, że ci ludzie nie mają wątpliwości co do przyczyn katastrofy. Ja nie mówię, że wierzą, że zamach, ale nie mają wątpliwości. To, co podała Anowina, a za nią przetłumaczył Müller, jest tak, jest. Kiedy zadałem pytanie, dlaczego na zegarku profesora generała Basika, jak powiedziała wdowa, której oddano ten zegarek, bo jest na 8.38, to może świadczyć o na przykład o działaniach potężnych bóg magnetycznych, nie ma wątpliwości. Dlaczego przed lądowaniem samolotu tak zwanego prezydenckiego, samolotu rządowym, dopuszczała do czterokrotnej próby lądowania samolotu M-76, który potem zameldował, że wykonał zadanie. Jakie zadanie? No i pojawia się mgła. Śmiechy z tak zwanej mgły. Przecież od razu szalały filmiki w YouTubie pokazujące sowieckie urządzenia do wytwarzania sztucznej mgły. A zastępca Anodyny stwierdził, że on nic o niczym takim nie wie, że coś takiego istnieje. A może było na przykład rzucić na przykład hełm, który zmniejszył moc silników, bo silnik potrzebuje i tlenu, i paliwa. Jak nie ma tlenu, to jakiś inny gaz, który wypiera ten tlen, no to nie będzie miał pełną moc. I sprawa tutaj dla mnie może najistotniejsza, dlatego że chciałem być kiedyś pilotem najszybszych samolotów, no ale Anodyny w dzieciństwie uniemożliwiła mi zakwalifikowali się na jakiekolwiek szkolenie lotnicze i kiedyś minister Macierewicz powiedział, skierował do prokuratury sprawę szkalowania majora Protasiuka przez raport Millera. Chciałem zapytać, czy jest jakakolwiek szansa, żeby bronić rzeczywiście dobrego imienia majora Protasiuka. Jeżeli ktokolwiek się interesuje lotnictwem, to wie, że ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Oficerską pełną służbę. Był dowódcą załogi tu 54, pierwszej klasy mistrzowskiej, pierwszej klasy pilota wojskowego, uprawnienia do wykonania lotów dzień i w nocy. Czy ktoś się podejmie obrony? Bo na razie nawet, owszem, mamy 96 ofiar, prezydent z małżonką, ale dla mnie największą ofiarą de facto jest major Arkadiusz Prosiepko Protasiuk. Miał, tylko jeszcze powiem, ogólnie na 3500 godzin, na TU-154 2907, w tym 460 jako dowódca. No i spadał lot z Haiti, gdzie wyjechał autopilot i upekserowany był uszkodzony i wylądował w pełnym przewodem samochodem, cudownie. Czy ktoś jeszcze powinien był obrony tego pilota? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dawno mówiąc, ponadto mówiąc Cześku, nie do końca zrozumiałem pytanie. Witakowski, usunięty przez AGH, prawda? Tak, to znaczy profesor Witakowski skończył lat 70 i na Akademii Górniczo-Hutniczej jest procedura, która niezwykle rzadko jest. Tak, która niezwykle rzadko jest niestosowana, a mianowicie, że nawet profesor odchodzi na emeryturę. Rzeczywiście na Akademii zdarzają się przypadki profesorów, którzy po skończonym 70 roku życia rzeczywiście pracują, ale to są przypadki rzadkie. Dziękuję. Przepraszam. Proszę bardzo. To krótkie pytanie, bo zaraz będziemy kończyć. Stanisław, moim zdaniem, tak obserwuję, zebraliśmy się tutaj jako 50, gdzieś w granicach 50 osób, jako eksperci od zagadnień smoleńskich. Wiedza ludzi jest porażająca i moje pytanie jest takie, czy nie o to chodzi Rosjanom, czy nie o to chodzi Niemcom, żebyśmy się tym zajmowali,
studiowali te książki, czy to nie jest działalność ich wywiadów, żeby nas ogłupiać. A oni tymczasem robią interesy w Polsce i jedni i drugi naszym kosztem. Czy my musimy w Polsce mówić głosem polskich, znaczy niemieckich gazet i tak dalej? Może tutaj do Mirka, do ludzi, którzy tam jakoś bardziej są z PiS-em związani. Może przetłumaczmy ustawy niemieckie, jakie mają w zakresie prasy i wprowadźmy taką samą w Polsce. Wszak jesteśmy w jednej Unii i mówmy jednym głosem. Niech nam Niemcy nie dyktują po wioskach, wszędzie po miasteczkach, co robić. No to jest właśnie pytanie. To jest właśnie pytanie. No, dla Mirka. To jest pytanie fundamentalne, mówiąc szczerze, bo odpowiedź na nie jest prosta. No, gdzie jest polski kapitał i gdzie są polskie media? Dysproporcja jest taka, że Niemcy mają w Polsce 90-kilka% mediów, a Polacy w Niemczech jedną gazetę. No to tam, gdzie nie ma symetrii między państwami, tam nie ma równoprawnych stosunków, tam nie ma uczciwości, elementarnej uczciwości nie ma. W Polsce są Niemcy. W Niemczech są Niemcy o polskich korzeniach, nie ma żadnych Polaków, chociaż jest ich tam ze 2 miliony, prawda? Tutaj to są naprawdę rozstrzygnięcia, ale one ciągle są o tym samym, że my musimy coraz bardziej dbać o swój interes. Czy rozmawiając na temat Smoleńska, jakby wyłączamy się z debaty dotyczącej spraw najważniejszych, gospodarki na przykład? Nie. Ale my tu w kilkadziesiąt osób zajmujemy się Smoleńskiem, a mnóstwo osób zajmuje się tym, co najważniejsze, żeby gospodarka stanęła na nogi. Żebym z radością mógł pójść przez miasto. Ja nie wiem, czy to jest taka, powiedzmy sobie, radość do końca, ale ja już dawno nie widziałem tak wielu ogłoszeń: przyjmę do pracy, zatrudnię, dam pracę. To pewnie, że z racji wyjazdów, których było mnóstwo, ale znaczy, że coś drgnęło. Może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale w Krakowie to już pewnie nie pracuje tylko ten, kto nie chce, bo to nie jest tak, że pracy nie ma. To wszystko się dzieje, to wszystko w jakimś sensie przebiega w dobrym kierunku. Demonopolizacja tego wszystkiego w tym sensie, że trzeba przywrócić polskość kapitałowi, bankom, medium, nawet przez to, że powstają nowe, ale no troszkę się o to boję, czy my będziemy drążyć, kto stoi z kapitałem za danym medium, czy będziemy cały czas dociekać, kto tę gazetę naprawdę wydaje, bo ja, proszę Państwa, słyszałem o każdej gazecie, niezwykle polskiej i niezwykle narodowej, przytyki na jej temat, kto za tym stoi i kto ją wydaje. I to jest naprawdę wielki problem, gdzie tu tkwi prawda. Natomiast absolutnie nie ma tej równości, nie ma tej uczciwości, nie ma tej prawdy. W relacjach polsko-niemieckich zakłamanie jest chyba największe, jakie sobie można wyobrazić w relacjach międzynarodowych, jeśli chodzi o współczesność. Platforma, jak to kiedyś powiedział Janusz Korwin-Mikke, to partia realizująca niemieckie interesy za niemieckie pieniądze. I tyle. I to był najkrótszy, że tak powiem, komentarz. Natomiast nikt też nie oskarżył go, bo Korwina nikogo już mało kto traktuje dziś poważnie, ale szkoda, bo przez to jego mądre słowa uciekają gdzieś w powietrze. Proszę Państwa, no jesteśmy mieszkańcami Krakowa i ja przypomnę, że Krakowa nie od razu Krakowa zbudowano. Ten rząd sprawuje władzę rok. I nie poddajmy się tej narracji, że miało być 8 tysięcy tej kwoty wolnej od podatku, a jest 600, że jeszcze czegoś tam nie zrobiono. No, bo to jest taka narzucana narracja ludziom, że no może i coś zrobiono, może coś komuś dano, no ale obiecano tyle, a to jeszcze nie spełniono. Jest jeszcze 3 lata, a więc jest jeszcze sporo. A poza tym to oczywiście nie oznacza to, że nie należy tej aktualnej władzy patrzeć na ręce, krytykować, ale ta krytyka powinna być taka przemyślana, przynajmniej ze środowisk patriotycznych, prawicowych i tak dalej, bo nie ma nic gorszego, proszę Państwa, jak podziały. Ja tylko przypomnę 93 rok, 1900. Startowaliśmy do wyborów i było ile? 18 komitetów ze strony prawicy. Razem, gdyby wystąpili w koalicji, to byśmy mieli bezwzględną większość, która mogła uchwalić konstytucję, jaką chcieliśmy, drobnizację i tam różne rzeczy. Natomiast
pojawili się Kocusiowie. Każdy mówił, że on ma monopol na władzę i on poprowadzi swoją grupę. I w rezultacie tego, co się stało, żaden z przedstawicieli tych komitetów nie wszedł do parlamentu, a komuniści ze zdumieniem patrzyli na wyniki, które mówiły, że oni wygrali. A więc nie dajmy się poddać tej takiej narracji, że nie wiem, bo to jest nie tak, to nie. Owszem, krytyczne uwagi są bardzo potrzebne, nie ma wątpliwości. Natomiast jeszcze jedno chcę dodać. Uważnie patrzmy na tak zwane autorytety, także po naszej stronie. Nie będę wymieniał nazwisk, proszę Państwa, bo nie chcę się znaleźć w sądzie. Niemniej jednak w państwie prawa nie ma świętych krów. Wszyscy jednakowo powinni podlegać i jeżeli ktoś sprzeniewierzył się prawu, to są instytucje, które mają obowiązek to sprawdzić. Obowiązek to sprawdzić. A ci ludzie nie powinni wyprowadzać i na naszych współtowarzyszy z czasów Solidarności z lat 80. tubować na ulicę pod fałszywymi hasłami i tak dalej, i tak dalej. Niestety, tak się dzieje, że niektórzy swoje interesy przedkładają na interes wspólny. I to jest smutne, ale tak się dzieje. A poza tym jeszcze przypomnę jak pięcioksiąg Mariana Brandysa. To jest świata szforażeru, proszę Państwa. I ostatnia księga, piąta mówi, bohaterowie są zmęczeni. I niektórzy są bardzo zmęczeni. Dziękuję. Jeszcze przepraszam bardzo, że głowę zawracam, ale co do filmu. Tego filmu. Menedżerem, o ile dobrze zauważyłem, jest pan Bartłomiej Misiewicz. No więc myślę, że w tej sytuacji, która się zrobiła koło Misiewicza, to państwo raczej powinni... A jakiej sytuacji? Proszę posłuchać. Mówię ogólnie. To jest w tej chwili kontrowersyjne. Proszę pana nie przerywać. Proszę poczekać. Druga rzecz to jest taka, wyjaśnienie tej sytuacji, o ile Rosjanie się nie przyznają, nie wierzę. Ale ogólnie jestem optymistą, żebyście państwo nie sądzili, że chcę ducha Polski poderwać. Przez 1000 lat polskiej historii, mimo że Niemcy byli zawsze od nas silniejsi i Rosjanie też, nigdy żaden z tych krajów nam w pojedynkę nie dał rady. Nawet nie próbował, tylko zawsze wspólnie. Więc przez 1000 lat daliśmy sobie radę i hymn polski, póki my żyjemy, to on się z niczego nie wziął, mimo różnych opresji. Więc ja optymizmu nie tracę, natomiast nie mam nadziei, że ktoś się o nas upomni, bo nie upomni się, bo w Rosji są pieniądze, w Rosji są surowce. Innymi słowy, każdy ma robić to, do czego został w Polsce powołany. I jeszcze jedna rzecz. Z jakichś powodów, może przy innej okazji panowie historycy albo pan Boruta próbują mi wytłumaczyć fenomen. Dlaczego Niemcy w Polsce się polonizowali i bronili tej Polski jak źrenice oka, chociażby w 1939 roku i później. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przez długie, długie lata Polska i idea wolności, która w Polsce była szerzona, była tak niesamowicie atrakcyjna, że do Polski ściągali wszyscy. Kraków budował prezydent Dittl, który był Niemcem, prezydent Zyblikiewicz, który był Rusinem, prezydent Leo, prezydent Kaplicki, obaj, którzy byli żydowskiego pochodzenia, Komisji Edukacji Narodowej Grzegorz Piramowicz, który był Ormianinem. Proszę Państwa, to jest, jeżeli jedziemy do jakiegoś kraju, ten kraj nas fascynuje, to my się z nim szalenie identyfikujemy. Niemcy z tym swoim narodowo-socjalistycznym takim spojrzeniem no, dostali szału, kiedy się dowiedzieli, że w Grudziądzu, w antyniemieckiej partyzantce są Niemcy. I sądzili ich osobno. Zrobili osobny proces dla części siatki Polaków i osobny dla tych, którzy byli Niemcami i zabili oczywiście wszystkich, ale inaczej. Jednych rozstrzelali, drugich zgilotynowali. Bo oni, to im się w głowie nie mieściło, że może być Niemiec w Polsce, który przeciwko Niemcom, którzy na Polskę napadli, wystąpi. Amerykanie, Boże, to nie jest dobre porównanie, są tak atrakcyjni, że dziesiątki milionów ludzi z całego świata wsiąknęło w Amerykę i broni tego kraju, bo oni są patriotami amerykańskimi, a ich nazwiska, jak to czasem widzimy, bardzo wskazują na różnorodne pochodzenie. Jeśli kraj jest atrakcyjny, chcemy go bronić. Jeśli nie jest atrakcyjny, tak jak na przykład Rosja,
to identyfikacja będzie późniejsza, bo ona wynika z przymusu, ona wynika z asymilacji. To pokolenie zesłańców Rosji nie broniło, ale ich dzieci, ich wnukowie, ich prawnukowie, tak, jak najbardziej. Taki Olgierd Jarosz, który mówił o czterech pancernych, przyjechał tutaj do Polski, syn powstańca, to już był człowiek sowiecki, prawda? To są procesy, na które myślę, że nie ma jakiegoś odwracalnego, które by ten proces odwróciło lekarstwa, zdarzają się bardzo rzadko. Socjologowie raczej szukają tam, gdzie procesy dotyczą tysięcy i milionów, ale zdarzają się też procesy jednostkowe i ja miałem zaszczyt poznać takiego pana, który w młodości był Gruzinem i w starszym wieku został z powrotem Polakiem. Z powrotem w tym sensie, że on był tam piątym czy szóstym pokoleniem, tam urodzony. I u niego nastąpiła jakby taka z maleńkiej iskierki taki wybuch tej polskości. Oczywiście czynniki tego były różne, ale on się nawet do Polski repatriował, żeby tu być. Jako jeden nieliczny z tej rodziny, która już przez pięć pokoleń tam mieszka w Gruzji Południowej. Także takie rzeczy się zdarzają, jednostkowo. Ale w swojej masie asymilacja do tego, co jest atrakcyjne, do tego, co jest piękne i dumne, nie ma z tym problemu. Jeśli my zobaczymy, że ludzie do Polski przyjeżdżają, a nie z Polski wyjeżdżają, to znaczy, że zmiany poszły w dobrym kierunku. Już widać światło w tunelu, już widać, że jest lepiej. Jest taki program Prawa i Sprawiedliwości ogólny, którego założeniem jest takie, że jeżeli robimy rzeczy dobre, to jest coraz lepiej w Polsce pod wieloma względami. Jeżeli my jesteśmy po roku przekonani, że dla bardzo dużej części naszego społeczeństwa jest coraz lepiej i oni też tak mówią i jakby, nie wiem, plaże nad Bałtykiem się zaludniły, prawda? W jakimś sensie to był problem na wakacje kolejne, tego typu, tak? To została nam już tylko garstka ludzi, garstka. Ileż ten kot sobie liczy? 200, 300 tysięcy, co to jest? Promil elektoratu. W Polsce może głosować 30 milionów ludzi, a ich jest 300 tysięcy. Nie bagatelizując i nie lekceważąc, bo jak my chcemy zrobić wielką demonstrację, to też wychodzi 300 tysięcy. No też nie jesteśmy jakimś kolosem, co profesor Nowak się domaga, żeby natychmiast w demonstracji, która popiera Prawo i Sprawiedliwość, w Polsce wziął udział 2 miliony ludzi. No nie ma takiej możliwości. My lubimy sobie posiedzieć w klubie wtorkowym, bo jest ciepło i sympatycznie. W domu sobie lubimy posiedzieć. My nie musimy biegać po ulicy. Węgrzy potrafią. Przecież to, co robią Węgrzy w Budapeszcie w stosunku do całości ludności Węgier, to u nas powinny wyjść 3 miliony ludzi na ulicę. Niekoniecznie. To już nie ma takiej potrzeby. Trochę już jesteśmy inni. Ale mimo wszystko, jeśli pójdziemy w tym kierunku, jeśli Polska będzie atrakcyjna i zobaczymy empirycznie, że ludzie nie tylko z Polski wyjeżdżają, ale do Polski chcą przyjeżdżać inni, czyż nie przyjechali Ukraińcy? Tranzycie. Tak, bo my jesteśmy dla nich atrakcyjni. W jakimś sensie, prawda? I nie ma tu takiego wielkiego jakby rozdźwięku czy wielkich oporów. Opór jest przed tak zwanymi uchodźcami, którzy są innej kultury i inne mają, że tak powiem, zamierzenia w stosunku do Polski. Ale to jest jakby już na osobne spotkanie. Jeżeli będziemy atrakcyjni, będzie nas więcej i pojawią się Polacy, patrioci, wspaniali, o bardzo dziwnych imionach i nazwiskach. A wymienię tutaj przykład i mam nadzieję, że Bawer mi się nie obrazi. Doktora Bawera Akondo Aki, który wziął udział w demonstracji w Warszawie i nie musiał się pastować, jak pan z Gazety Wyborczej. I widziałem go w Kościele Mariackim 2 tygodnie temu, jak na tym swoim inwalidzkim wózku śpiewał niedamy... Nie, jak usłyszałem z jego ust, prawda, nie damy pogrzeć nowej królewskiej szczep piastowy, śpiewał o sobie, to to było chyba najpiękniejsze, co można zobaczyć. Tak to jest, bo Polska jest dla niego atrakcyjna. I już. Brawo! Jeszcze też będę polemizował z tym, że nam nikt nas nie wesprze, proszę Państwa. Ja tylko przypomnę, że pierwsza wojna światowa i orędzie prezydenta Wilsona, 13 punkt, mówił o tym, że Amerykanie przystępują do wojny o wolną, niepodległą Polskę z dostępem do morza. Mieli interes w tym? Żaden.
ktoś ich potrafił przekonać. Tutaj ogromna była Paderewskiego. Ale trzeba to robić, mówić, prawda? 39 rok Węgrzy, proszę Państwa, kiedy Niemcy zażądali przepuszczenia wojsk przez ich terytorium, ponieważ no, bitwa pod Wisłą trwała i wydawało się, że może być różnie. Węgrzy powiedzieli władze węgierskie, nie przepuścimy, a na wszelki wypadek zaminujemy wszelkie mosty, przepusty i tak dalej, żebyście na siłę nie przeszli. Tylko trzeba z tymi ludźmi rozmawiać, trzeba dialog prowadzić, trzeba tak jak mogę powiedzieć, być atrakcyjnym, czy ze względów na, że można to zarobić, czy ze względu na ideę, czy coś takiego. Różna ta, to może być, różne mogą być przyczyny, ale nie jesteśmy tak całkiem osamotnieni na tym świecie, że nie chcemy tych ideałów wolności propagować i nimi żyć. Tak mi się wydaje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No dobrze, ostatnie pytanie, tylko krótkie. A ja jestem w zasadzie bezpartyjny, znaczy połowa moich znajomych sympatyzuje z PO i z KOD-em, a połowa z PiS-em. I co mnie martwi, że ja mam wrażenie, że jest takie rozszczepienie jakieś, bo to nie, że po drugiej stronie ma patriotów, tylko jedni nie rozumieją drugich i są, że społeczeństwo polskie jest bardzo podzielone. I to nie jest dobrze. No to proszę się ustosunkować. No na ale proszę to. Ma znaczenie jak to zaczął. Ważny jest problem. A on istnieje. Proszę Państwa, monolitem nigdy nasze społeczeństwo nie było i prawdę mówiąc żadne społeczeństwo z wyjątkiem tam, gdzie była dyktatura i był monolit, bo pałki były nad głowami. Całym sensem demokracji jest różnica zdań. Natomiast jeżeli chodzi o zwolenników KOD-u, no to ja bym ich zapytał, czy dzielimy się tym w odniesieniu na przykład do afery Amber Gold, że nie wyjaśniamy, no bo stało się jak się stało, czy wyjaśniamy po to, żeby kolejni prokuratorzy, kolejni sędziowie, kolejni bankowcy nie okradli ich i ich rodzin. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to nie można żądać w dzisiejszych czasach, kiedy taką wartością jest różnorodność, żebyśmy się nagle wszyscy mieli zjednoczyć. Ja przepraszam bardzo, po co? Co ma być fetyszem? Czy różnorodność i tolerancja wobec odmiennego zdania, czy z kolei jedność, bo jak jesteśmy podzieleni, to jest niedobrze? Nie, nie jest niedobrze. Nie musimy być ze sobą w zgodzie. Chodzi tylko o to, jak my się ze sobą różnimy. Czy my się różnimy brzydko, czy my się różnimy ładnie? Czy to jest próba dyskusji na argumenty, czy to są już od razu inwektywy? No, każdy z nas, kto czyta artykuły w internecie, to przeczyta dwa pierwsze komentarze, które są jakie takie, a potem to już, że tak powiem, wszystko schodzi niesamowicie w dół. To już dalej nie czytajmy, to już nie ma sensu. Spróbujmy ze sobą rozmawiać. A co jest miarą patriotyzmu? Jeżeli ktoś polskość umacnia, jeżeli ktoś polskość w jakikolwiek sposób podnosi, to dobrze, to jest patriotyzm. Jeśli ją umniejsza, jeśli jej szkodzi, no to trudno go nazwać patriotą. Czy był patriotą ten, kto we wrześniu wziął karabin i poszedł do lasu, czy ten, kto podpisał Volkslistę? Są jakieś kryteria patriotyzmu, z tym nie ma problemu. O co chodzi w jednej i drugiej grupie? Chciałbym się bardzo dowiedzieć. Nie będę na to pytanie teraz odpowiadał, bo się nadrywa, ale wiem, że Adam bardzo chciał, byśmy się spotkali z Państwem z Komitetu Obrony Demokracji i tu mogli ze sobą porozmawiać. I Państwo z KOD-u nie przyszli. Nie chcieli. Dlaczego? Nie wiem. Czy jesteśmy aż tak mocni, czy oni są aż tak słabi? To jest duży problem, prawda? Bo ja bym się chciał dowiedzieć, o co tak naprawdę im chodzi. Jeśli tylko o przywileje i o koryto, które mieli, no to nie będą mieli, nie będzie tego. Jeśli o coś innego, proszę bardzo. No ale jak nie chcą przyjść? Komisja Smoleńska też prosi was, prawda? Dziękuję bardzo. Na zakończenie polecam książkę Jurgena Rota. Za tydzień, 13 grudnia, zapraszam Państwa na... Kadzio, ja jeszcze nie skończyłem.
Ale to tam nie ma ustępu. Ale tam nie ma. Bo tam jest bar i możesz zrobić krzywdę pani. Możesz Kaziu poczekać? Sekundę. Adasiu, też cię kochamy. Kończę. Kończę. Polecam książkę. Za tydzień spotkają się państwo z panią Elżbietą Morawiec. Pewnie dla państwa oczywiście znaną i zadaną szeroką. Reżyserem teatralnym. Będę rozmawiać nie tylko o teatrze, ale także o kulturze. Ja jeszcze nim pożegnam gości, to oddam głos Markowi, ponieważ chciał wygłosić jakiś komunikat. Więc po pierwsze członkom Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej chcę powiedzieć, że spotkanie jutrzejsze jest tam, gdzie dotychczas, czyli na domkach, bo to było zamieszanie. A po drugie, to chciałem zaprosić na 10 na nasz Marsz Pamięci. A po trzecie, na świętego Mikołaja przyniosłem płytę Marka Biechuty, gdzie jeżeli jest możliwe, to prosiłbym o opuszczenie piosenki 9 pod tytułem Wolność i o wysłuchanie jej, kto będzie chętny. Dziękuję. Zaraz to zrobimy. Krakowski Klub Kolorystorkowy organizował zresztą spotkania z małżonką Marka Krechuty. Wspomagaliśmy także nadanie imienia Parkowi Krakowskiemu imienia Marka Krechuty. A naszymi gośćmi dzisiaj byli, i za spotkanie bardzo dziękuję, tym razem z drugiej strony Andrzej Leszewski. Dziękuję bardzo.